Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Europejski Bank Inwestycyjny uruchomiły pilotażowy program wsparcia dla miast średniej wielkości. W Polsce jako pierwszy skorzystał z tego Ostrów Wielkopolski, który liczy blisko 70 tysięcy mieszkańców. Na Dolnym Śląsku z nowej propozycji mogłyby skorzystać na przykład Lubin lub Wałbrzych. To jest finansowanie długoterminowe na działania inwestycyjne. Chodzi nam o to, aby samorządy nie tylko Ostrowa Wielkopolskiego, ale również wszystkie inne były w stanie podnosić jakość życia swoich mieszkańców, działać dla swoich społeczności, realizować inwestycje, które tę jakość życia będą mocno wspierały. Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej, która udziela długoterminowych pożyczek. W jej uzyskaniu pomaga Bank Gospodarstwa Krajowego, który tym samym realizuje misję wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Dzięki tym środkom, które pochodzą z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i wspierane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Ostrowianie będą mieli znacząco lepsze warunki do życia i rozwoju samych siebie, ale również ich miasta. Program długoterminowego finansowania miast do 100 tysięcy mieszkańców powinien rozpocząć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Echo 24, Oliwia Stasiak.